dzisiaj w naszej szkole jesteśmy, gościmy przedstawicieli boksu, jesteśmy współorganizatorami gali boksu wraz z panem Piotrem Wilczewskim i jego klubem. My jako szkoła i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół organizujemy też sałatki razem z naszą młodzieżą. Udostępniamy właśnie naszą salę gimnastyczną, gdzie dosyć sporo przyszło widzów, żeby oglądać walki dzisiaj te bokserskie. Myślę, że i młodzieży też jest sporo tutaj i z miasta naszego, z Pieszyc, ale i z okolic, bo jest to zdrowa rywalizacja i myślę, że tutaj nasza młodzież powinna też popatrzeć, w jakich różnych dziedzinach sportu można brać udział. Właśnie pociąg ruszył z walkami bokserskimi. Teraz są właśnie walki pokazowe, czyli można być najmłodsi zawodnicy dziedzińskiego klubu bokserskiego. Za chwilę wchodzą już i utytułowani, bo będziemy mieli 5 mistrzów Polski z tego roku, ale ogółem z całego okresu mamy 5 mistrzów Polski i wicemistrzów, medalistów, także za chwilę będą pokazywali swoje umiejętności na pięści. Pierwsza walka mówię pokazała, już widzimy pierwszy okres, dobrze, pierwsza oznaka dla kibiców z klasy Batyku właśnie tej dyscypliny, jaką jest bok, że coś się dzieje, nie ma czasów lekkich, nie ma nic, więc nic nie udawamy. Fajnie, że przyjechał Poznań, Wielkopolska, Poznańskie, dawne Poznańskie, Wielkopolska, przywiózł ze sobą paru mistrzów Polski. I to jest najlepszy moment, żeby się skonfrontować, sprawdzić się, podnieść swój poziom bokserski. Taki mecz jak najwięcej. Będziemy organizować, mam nadzieję, że ten wypali do końca, że ten mecz jeszcze wygramy, bo będzie ciężko wygrać. Ale jak wygramy, będziemy zadowoleni i będziemy chcieli kontynuować w kolejnych, że tak powiem, może miesiącach kolejne mecze. Od ilu lat trenujesz boks? Od 3. Dlaczego wybrałeś ten sport? Ponieważ kocham boks i przemawia do mnie. Dlatego go wybrałem. Daje dużo satysfakcji? Dużo satysfakcji i bardzo dużo uczy. Kształtuje charakter? Tak, w dużej mierze bardzo kształtuje charakter. Jak odbierają Twoje zaangażowanie w ten sport Twoi rówieśnicy? Szanują to, że uprawiam taki sport i wiedzą, ile poświęcam. Czują respekt? Tak. Przed Tobą jakaś walka? Tak, walczę 8 walkę w kategorii 92 kg. Jesteś dobrze przygotowany, liczysz na sukces? Tak, jestem dobrze przygotowany. Od ponad roku można by powiedzieć. Zafascynował mnie boks, bardzo mi się spodobał i ponad rok temu zacząłem go trenować. Ktoś zapalił w Tobie tą iskrę do tego sportu? Kolega. Podsunął mi pomysł, żeby zobaczyć, pójść, przekonać się, jak to jest. No i poszedłem i było warto. Co mi daje? To na pewno wzmocnienie. Ja jakoś jestem bardziej podbudowany, pewny siebie. Nie obawiam się jakichś zaczepek czy coś takiego. Po prostu pewny siebie jestem bardzo. Startowałeś już w jakichś zawodach? Tak, największym moim startem był start w Grudziądzu na Pucharze Polski. Zdobyłem wtedy 3 miejsce. Dzisiaj przed Tobą walka w Pieszycach. Z kim walczysz? Walczę dzisiaj z Arturem Stężyckim. Pierwszy raz słyszę o tym zawodniku. Nie wiem, czego się spodziewać. Na pewno myślę, że jest dobry. Nie można lekceważyć przeciwnika, na pewno tego nie robię. Też obawiam się pewnych rzeczy. Postaram się pokazać, co umiem i zadowolić kibiców. Jakie masz marzenia, jeżeli chodzi o ten sport? Na pewno zostać mistrzem Polski i brnąć w to dalej i coraz wyżej się wspinać. Ostatnio teraz walka pokazowa się kończy, czyli 2 pokazówki. Później mamy 12 walk tak zwanych meczowych. Ale już mamy jeden walkover, czyli zaczynając mecz, już mamy 2-0 do przodu. Także mam nadzieję, że skończy się również tak dobrze, jak się zaczęło, czyli to mecz wygramy. Okada szkoleniowa jest dosyć prężnie działająca u nas w klubie, także mam nadzieję, że zawodników przygotowali na tyle, żeby dzisiaj wygrać, pokazać jak najlepszy boks. Uważam, że są dobrze przygotowani, że już jest koniec sezonu, końcówka sezonu i praktycznie już powinniśmy już luzować, ale jeszcze
dwa tygodnie, bo zrobimy jeszcze jeden turniej dodatkowy i później troszkę sobie odpoczniemy. Jesteśmy otwarci przez cały rok na takie imprezy, bo i nie tylko gala sportu, nie tylko sportowe, ale i też promujemy zdrowy styl życia, bo organizujemy festiwal promocji zdrowia. Nasze sałatki, które przygotowują pod okiem nauczycieli nasi uczniowie, już zrobiły wielką renomę, bo zdrowo każdy się powinien odżywiać. Można powiedzieć, że to już jest tradycją, żeby co roku tutaj cyklicznie organizować. Szkoła jest przychylna na takie imprezy, także dziękujemy ślicznie i mam nadzieję, że co roku będziemy to robić razem, wspólnie, takie imprezy.